Jest weekend, jest sobota, wieczór, praktycznie 19:33 właśnie wybiłam na zegarze. Ja jeszcze nie ćwiczyłam, no jest sobota i niestety od rana mi się nie udało, ale nagrałam 2,5 filmu, posprzątałam mieszkanie, wypicowałam, po prostu wyszorowałam Kubę pokój, włączając w to okno, roletę zewnętrzną, wszystko. Żaluzje, wszystko. Teraz piekę ciasto. O, tutaj właśnie. Tak, ten bałagan tutaj, to jest po prostu życie. Tak, życie. Tutaj Paweł nie uznaje ostatnio dużego śmietnika, więc żyjemy na takich siateczkach. Nie pozmywał, więc no, jest niepozmywane. I po prostu powiem Wam, dzisiaj to ja już chyba za chwilę będę chodzić do tyłu, a jeszcze w trakcie pieczenia ciasta muszę usiąść do komputera i trochę popracować. Miałam plan, żeby poćwiczyć dzisiaj, ale chyba się to nie uda, po prostu ze względu na czas, więc zobaczymy. Placuszek upieczony. Jest placuszek. Ja musiałam sobie kawałek, taki mały kowalidek, prawie cały talerzyk, a on wcale nie jest mały. Muszę Wam pokazać moją reakcję na placuszka, bo słuchajcie... To jest po prostu niebo w gębie. Dodatkowo mam śliweczki i bałam się, ponieważ one są dość kwaśne. Są takie nie do końca dojrzałe według mnie. I to jest po prostu takie zróżnicowanie smaków. Tutaj kwaskowatość. No jest, nie no, to jest sztos. I to jest kolejne ciacho, którego nauczyła mnie teściowa. Także tak, pozdrawiam serdecznie. A ciacho jest po prostu sztosem. W zeszłym roku chyba ani razu go nie zrobiłam, a w tym roku na pewno będę piec. Także jak będziecie chcieli przepis, jest bardzo prosty, to napiszcie, dam Wam znać. Dzień dobry kochani, witam się z Wami w nowym dniu. I jak widzicie w tle, widać naleśniki, dlatego że chłopcy jeszcze śpią. Znaczy się już słyszę powoli, że się budzą, więc fajnie, ale się na pewno wyspali, słuchajcie, bo za chwilę dochodzi 10, a ja dopiero słyszę jakieś tam głosy, ruchy. My już po 8 sobie z Pawłem wstaliśmy, sobie coś tam porobiliśmy. Ja, jak widzicie, mam jeszcze mokre włosy, bo sobie umyłam i jak teraz jest tak i ja i tak wiem, że w kitkę je, wiecie, chwycę, to sobie daję im wyschnąć i po prostu potem robię jakieś warkoczyki, kitki albo cokolwiek. Naleśniczki już się przygotowują, bo jak chłopcy wstaną, to sobie od razu na świeżo zjedzą, takie pyszne, świeżutkie i jeszcze pewnie cieplutkie, więc bardzo się cieszę, a mamy piękną niedzielkę, jest piękne słońce. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie rodzinna chillera, bo potrzebuję tego, słuchajcie, jestem zajechana na maksa po tym tygodniu. Dużo było wrażeń, w poniedziałek bardzo fajne chwile, dużo wzruszenia na grillu kasowym u Kubusia, później w piątek było zakończenie roku szkolnego, to też był bardzo emocjonujący dzień i przede wszystkim taki pierwszy dla Kuby. Tak więc, no, ten tydzień był taki konkretny z buta. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i wiadomo, że Kuba zaczyna wakacje, także teraz będzie pełna organizacja, żeby Kubuś jakoś fajnie ten czas spędził z nami. Wow, dzień dobry! Dzień dobry! Czyli ty szybciej się obudziłeś? O kurczę! Ja bym spał do 11. Pierwszy raz widzę taką sytuację. Ale fajnie, super, bardzo się cieszę. Przyjechaliśmy sobie nad jeziorko, kochani. No i jedyny mankament to będzie zdecydowanie ilość ludzi. Bo naprawdę aut już jest mnóstwo, zaparkowaliśmy bardzo daleko, co nie zmienia faktu, że jesteśmy dobrze nastawieni, przynajmniej ja. Powinnam się w sumie wypowiadać za siebie, więc tak, ja jestem dobrze nastawiona i czekam, kiedy będę mogła sobie wejść do jeziorka, kiedy będziemy mogli się rozłożyć i miło spędzać czas.
pełni przygotowani. Popcornik jest. Kubuś, zadowolony z pierwszego wodowania? Mamy tutaj, o, takie sprzęciory. Jeszcze jedno koło mamy, ale chyba nie będziemy dziś pompować. Jest Paweł w swoim świecie na słuchawkach. Kuba teraz trochę odpoczynku. I ja również odpoczynek. Także teraz trochę opalanka. Dzień dobry, poproszę Michałki białe. Jedną porcję. Wszystko? Dziękujemy bardzo. Smacznego, kochanie. Tak właśnie wygląda plaża o godzinie 9.13. Życie youtubera, influencera jest straszne. Przyjeżdżasz na plażę i nie ma nikogo. Straszne? Puste. Nie jest straszne, jest cudowne. I to jest poniedziałek, nie? Wszystkiego najlepszego z okazji nowego tygodnia pracy. Tak, my też pracujemy, tylko wiadomo, że w inny sposób. Chłopcy poszli sobie do wody, a my tutaj, zobaczcie, mamy całą plażę dla siebie. Zarezerwowaliśmy nasze miejsce tu pod drzewkiem. Jeśli pamiętacie, to właśnie tutaj my leżeliśmy za pierwszym razem. Właśnie mamy cienia dużo. No i jeszcze trochę tego cienia tu będzie, a potem będzie smażalnia, więc na tą chwilę tutaj mamy piękne miejsce. Tak jest, Kuba, ty musisz bluzeczkę ściągnąć. Ogarniamy sobie obozowisko. Paweł siedzi w cieniu na tą chwilę, a ja idę sobie właśnie z krzesełkiem sobie pójdę na słoneczko i będę sobie siedziała przy słoneczku. Fajnie jest, naprawdę jest. Fajnie. Jest Jasia, ucieka mi. Mamy plażę i jest Asia, znowu plaża i Asia, a to jestem ja, pan Jarząbek. Co tam powiesz, plażowiczu? Że próbuję montować filmy w CapCutie i to jest nie robota. Trzy przyciski na komputerze. No widzisz. A tutaj tyle klikania. Trzeba mieć komputer, z którym można w takie miejsca przyjeżdżać. Tak, i mógłbym montować wtedy, na telefonie nie potrafię. Naprawdę szanuję ludzi, którzy robią TikToki, nie wiem, YouTube'a na telefonie, shortsy. Tego się nie da opanować. To jest tyle klikania, że komputer X, Z, ten Y, przetnij na pół, połącz, nałóż, szybki filtr, przerzuć myszką i jest. A tutaj klika i klika człowiek. Chłopcy sobie grają i co? Aha, paluszki! Zapomniałam o paluszkach! Pewnie widzicie, jak ja wyglądam. Jestem totalnie nieprzytomna. Byliśmy dzisiaj pół dnia nad jeziorkiem. Zresztą stawiłam wam trochę materiału stamtąd. Odrobineczkę, bo ją możecie tylko oglądać. Ale wiecie co, chyba nie widać, bo mnie przygrzało. Wróciliśmy, poszykowałam dzieciakom posiłki te i praca. I teraz idę po szybkie zakupki do Biedry. Chcę wam coś pokazać. Mianowicie, dlaczego straszliwie bolała mi głowa. Zobaczcie tu. Mam nadzieję, no nie, no jest szaro. O, burza. Jaki wiatorek. Tak, mamy ulewę. Cudownie. Cieszę się, że teraz, a nie super w nocy ta burza. Że będę mogła spać, przynajmniej jest taka nadzieja. Idziemy na boichło. Taki dzisiaj przyjemny dzionek, że można iść sobie w kurce jeansowej, w moich różowych white legach, w sandałkach. Właśnie taka pogoda jest dzisiaj.
bardzo, bardzo sympatyczna. Tak, jak jest wiatr i macie takie wystające kosmki włosów, to nie róbcie ust błyszczykiem, bo macie po prostu wszystko od błyszczyku. Taki protip od Asi. Kochani, już Wam pokazuję, ponieważ kurier właśnie przyniósł mi paczkę, a osoby, które gdzieś tam śledzą mojego YouTube'a cały czas, wiedzą, że ostatnio zamówiłam sobie bardzo fajne buty, ale niestety były mi za małe. W związku z czym musiałam je niestety zwrócić. I co, zobaczcie, chyba te pudełka z firmy Karl Kani nie są zbyt dobrej jakości, bo tutaj dali takie szare zastępcze, co nie zmienia faktu, że jakoś zupełnie mi to nie przeszkadza. I tym razem zamówiłam takie. O, zobaczcie, fajne, bo tutaj mam serduszko, jakie zobaczyłam na Zalando. Mówię, ale bomba, po prostu super. Tamtych niestety nie było mojego rozmiaru, bo teraz wziąłam 39, więc skusiłam się na te i te jeszcze bardziej mi się podobają, dlatego że są jeszcze bardziej uniwersalne. Po prostu mają mniej tych wstawek, a kolory, które tutaj są, bardzo mi pasują. Także za chwileczkę sobie przymierzymy, ale najpierw przy Was od razu otworzę i sprawdzę, czy wiecie, nic nie jest tym butom. Bo ja niestety, ale mam takiego pecha, że często przychodzi coś z defektem i tutaj jak widzimy jest odrobinka, Wy pewnie tego nie zobaczycie, ale gdzieś tam na zbliżeniu może się uda to pokazać. Oczywiście za chwilę pokażę je Wam na nogach, także spokojnie, zaraz Wam wszystko zaprezentuję. A druga rzecz, którą zamówiłam, to są okulary. I to nie byle jakie okulary, dlatego że tej firmy Quay Australia, czy jakoś tak. I teraz poczekajcie, poczekajcie. Muszę je odpakować i Wam zaraz się zaprezentuję. Tararararara! Zobaczcie, jakie fajne oksy sobie zamówiłam. Szukałam bardzo długo fajnych właśnie tego typu. I to nie są zerówki, żeby nie było, to nie są zerówki, to są okulary, które odbijają to światło niebieskie, które chronią oczy przed właśnie światem ultrafioletowym, przed słońcem odrobinę również, a że ja bardzo dużo ostatnio siedzę przy komputerze, bardzo dużo pracuję, właśnie wiecie, przy kompie albo sobie wieczorkiem założyć okulary takie, które, przy których oczy nie będą tak dostawały, wiecie, w tyłek. No to właśnie takie chciałam i zobaczcie, jakie one mają ładne, delikatne opraweczki. Wyglądają naprawdę super. Także, co mam powiedzieć? Bardzo mi się podobają. Także dajcie znać, czy Wy takie okulary w ogóle uznajecie, bo ja już dłuższy czas szukałam fajnych, ale bardzo ciężko jest, szczerze mówiąc, dostać coś ciekawego w dobrej cenie i co będzie spełniało, wiecie, Wasze warunki. Także super, a te fajnie, bo mają normalnie noski, tak jak zwykłe, wiecie, oksy. Tu zresztą macie opisane Blue Light. Oj, chyba ktoś dotknął, albo ja może dotknęłam, w każdym razie bardzo są ładne, mega mi się podobają, naprawdę. I one tak dodają też takiego pazura stylu, nie? Fajne, naprawdę fajne. I wiecie co? Chciałabym sobie je też przetestować przy jeździe autem. Czy pomogą mi, bo ja mam astygmatyzm. I wiecie, może też będzie lepiej, bo nie zawsze mam ochotę zakładać okulary korekcyjne. No i te są, słuchajcie, świetne. Rozmiar jest idealny, więc wyglądają po prostu bosko. Nawet teraz do tej stylówy mi pasują. Do jeansów, do wszystkiego będą pasować. No i co? I są troszeczkę wyższe na takiej delikatnej platformie, więc dodatkowo parę centymetrów mamy. O, tak się prezentuję ja. Chcę Wam pokazać, ponieważ wczoraj powiedziałam, że popołudnie będziemy też miło spędzać i zobaczcie, wróciliśmy z taką ilością dobrodziejstw. Paweł pozrywał i my przebrałyśmy z moją babcią. I jeszcze zobaczcie świeże mięty. Cudownie, dzisiaj będzie woda z cytrynką, z miętą.
i wodka. A ja się witam, kochani, z wami kolejnego dnia. Dzisiaj mamy taki dzionek, który miał być już ładniejszy, ale dzisiaj się wyspałam. Dzisiaj jesteśmy w trójkę sami, więc się wyspałam, bo trochę ostatnio było intensywnie. I co wam powiem, że dzisiaj wstaliśmy i leje. Jest taki deszczowy dzionek, więc nie wiem, czy dzisiaj Kuba pójdzie na piłkę, czy nie. Zobaczymy, jak będzie. A ja teraz szykuję chłopakom śniadanko, a sama szykuję się do treningowego dnia. Wyjątkowo sobie włączyłam filmik i nie pamiętam, kiedy tak sobie siedziałam i oglądałam tak o na luzie jakiś film. Więc dziś się to stanie. Taki dziś dzień. Tamtego filmu nie polecam. Taki średniawka. A ten, już wam pokazuję. To jest taki miłość na pierwszym planie. I zobaczymy, co to. Mam nadzieję, że lepsze. Dzień dobry, kochani. Zobaczcie, tu jest moje śniadaneczko, takie o. I ja właśnie już posprzątałam wstępnie mieszkanko, jestem po treningu i teraz zajadam, siadam. Kąpielka, przygotowanie się, no i oczywiście siadam do pracy, a wam również życzę pięknego vloga, oglądania. Nie wiem w sumie, co chciałam powiedzieć. Proszę państwa, przyjechaliśmy. Ponieważ dziś mamy okazji. Piotra i Pawła, czyli moje imieniny i jesteśmy w... A nie widać napisu. Dobra, wracamy do was. Paweł nie powiedział miejsca, bo nie pozwoliłam. Dobra, odbieram. Idzie właśnie po jedzonko. A my co powiemy, to to, że tata to by wszystko reklamował. Nie było nas tu przez chyba 2 albo 3 lata w tym miejscu. Kiedyś tata lubił tutaj jeść, a teraz zobaczymy, czy jest tak samo dobre. Znaczy się, ja spróbuję frytek. Ale Kuba zje sobie burgerka i Paweł też. I proszę dla ciebie. Jest i kupi szonkowy. Kuba jeszcze będzie ciepły. Jadł klasycznego. Ale ja prosiłem bez pomidora. To zaraz wyciągniemy. Ja prosiłem bez pomidora. Kuba ma klasyczny. Paweł ma... Chmielnicki, czyli tak. Bekon dołożony. Tak jest. Masz tam chyba pomidora. Paprykę tata ma. Paprykę. Ty też masz pewnie paprykę. No, zaraz się pozbędziemy tego, co niepotrzebne. A ja mam frytki, najzwyklejsze w świecie frytki z keczupem. No czyli i jest sól, więc zaraz sobie... się pomidora. Tak jest. Na sobie radę. I co to był ten smak, którego ci brakowało? Tak, smakował identycznie, wyglądał identycznie. Jestem przeszczęśliwy, bardzo dziękuję. Najadłem się. I Kubuś zjadł ponad połowę swojego burgera, z czego chyba najbardziej jesteśmy dumni, bo to jest straszny niejadek, ale już o tym wiecie. Tak, tak, dokładnie. To się bardzo cieszę, że się najadłeś. Teraz jedziemy do domku i będziemy oglądać 4 pancernych w chłodzie. Przede wszystkim w chłodzie, bo jestem strasznie spalony dzisiaj. Chyba wstąpimy jeszcze do biodra po coś do jedzonka. No, w każdym razie jedziemy dalej. Hej ho, hej ho. Tak, mam naklejki na tych okularach, bo sobie je cały czas testuję, czy je sobie zostawić, czy nie. Bardzo mi się podobają, ale nie wiem, czy się przekonam. Wiecie, ja mam okulary ładne, korekcyjne i tak dalej. Więc czy mi są, no one dają fajnie, wiecie, odpoczynek od słońca dają bardzo mocny, a tu moja lwia zmarszczka po prostu się tworzy coraz większa. Muszę sobie rozmasowywać co jakiś czas, no bo mrużę bardzo oczy. Tutaj mam te zmarszczki takie mimiczne. I dobra, nie żalę się, po prostu dajcie znać, czy ładnie, czy sobie odpuścić, czy za duże. Ja chciałam okrągłe, bardzo mi się podobają okrągłe okulary. Tylko kwestia, czy nie są za duże. To taka czasem proza życia z paczuszkami lecę. Załatwione, ogarnięte, powysyłane. Także ja teraz sobie wracam do domku, kochani. I powiem wam, że ta pogoda jest taka podstępna dzisiaj. Dlatego, że z jednej strony niby jest ciepło, niby nie, niby taki wiaterek. Także trudno powiedzieć. Nie wiem właściwie, czym się zmachałam, ale się zmachałam, jak słyszycie. Chłopacy sobie teraz siedzą, oglądają 4 pancernych. I tak, dzisiaj Kuba bez piłki, jutro pewnie też, bo kurczę, jakąś ma kontuzję. I nabył ją podczas turnieju, potem poprawił w szkole,
podczas gry, zabawy i tak dalej. No i niestety wczoraj również, także wiadomo, że ten staw jest dużo słabszy, musi trochę odczekać, odpocząć, wszystko musi się zregenerować, bo jak teraz o to nie zadba, no to później będzie tylko gorzej, prawda? Także widzicie, jakiś robal chciał się z wami przywitać. No, także kochani, zaraz wrócę do domu i nagram wam coś, bo musimy sobie zrobić podsumowanie. Tak, i wróciłam do domku. Słuchajcie, jakby był jakiś szum, to z dworu, nie zamykam okna celowo. Zobaczcie, dostałam miętę, świeżą miętę od mojej babci, więc sobie zrobiłam właśnie taką wodę z miętą i z cytryną. Postawiłam obok siebie, co prawda rano to było, a już teraz mam prawie 17. Więc tak, dzisiaj w takim trochę niedoczasie. Bardzo dużo dzisiaj siedziałam przy komputerze, już pracowałam i jeszcze drugie tyle mi się zapowiada, bo niestety, ale trochę sprzęt mi odmawia współpracy ostatnio. Ale ja nie o tym. Wiadomo, że jak się, wiecie, niecodziennie nagrywa, to później jak się siada, to taka gaduła jak ja, mogłaby z wami rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. Tak więc o czym przyszłam wam powiedzieć, to oczywiście o podsumowaniu 4. tygodnia moich ćwiczeń. I powiem wam tak, że i tak to podsumowanie już nie jest takie, jak być powinno, dlatego że ja zawsze takie podsumowania staram się nagrywać w piątek, ewentualnie w weekend, żeby mieć to tak na świeżo w głowie, jak się wtedy czułam i tak dalej. A teraz mamy już 4. następnego tygodnia, czyli ja już lecę 5. tydzień tego wyzwania. Oczywiście mówię tutaj o stricte tym wyzwaniu z Moniką, dlatego że ja ćwiczę już od jakiegoś czasu wcześniej, chyba tydzień albo dwa, jakoś tak już ćwiczyłam. I powiem wam tak, minęło tyle czasu, ja jestem osobą z, zaznaczam, nadczynnością tarczycy, ale jedynym objawem, jakiego ja nigdy nie miałam w swojej chorobie, to jest nagły spadek wagi, w ogóle jakikolwiek spadek wagi, nie. Ja mam wszystko, nerwowość, potliwość, wahania nastrojów, różne, które są, które występują, włącznie z bólem oczu i tak dalej, więc na oczy strasznie muszę uważać. Więc dajcie mi znać, jak te oksy mi leżały. Na tą chwilę zdecydowałam się je zwrócić, ale wiecie, zawsze mogę je zamówić. A że musiałam jedną rzecz również stamtąd zwrócić, bo była uszkodzona, to po prostu zwrócę całość, ewentualnie jak mi się odmieni, to wtedy będę mogła zamówić jeszcze raz. Oj, czekajcie. O, dobra, chyba tak. Chyba mi się wydaje, że teraz jest prosto. W każdym razie, do brzegu, Asiu, podsumowuję 4. tydzień moich ćwiczeń, więc mając na względzie moją nadczynność tarczycy, którą muszę mieć pod kontrolą, rozwaloną łąkotkę boczną w prawym kolanie i endometriozę, która bardzo zaczęła mi się odzywać i niestety są ćwiczenia na przykład na mięśnie brzucha zwłaszcza, których ja wykonywać nie mogę. Więc tak, są wykroki, przy których moje kolano płacze i błaga, żebym tego nie robiła. Więc generalnie muszę eliminować ćwiczenia albo odciążać w jakikolwiek sposób, bo nie mam po prostu innego wyboru. Tak więc kochani, podsumowując, serdecznie wam polecam. Musicie wejść w rytm, w taką rutynę, przymusić się jak trzeba, ale rezultaty będą, u mnie już są widoczne. Ja się bardzo cieszę.